Pokój dobro. Dzisiaj prowadzimy nasze rozważanie w trochę innym miejscu niż zwykle, w towarzystwie świętego Franciszka. I chciałbym powiedzieć na początku, że nigdy nie byłem bokserem, ale mam takie wrażenie, że ktoś złamał mi nos. I na dodatek wydaje mi się, że to był Pan Bóg. Zaraz o tym powiem, ale zacznijmy od początku. Lubimy się chyba często odwoływać do sprawiedliwości w naszych rozmowach, w myśleniu. Uważamy, że wszystko powinno być sprawiedliwie, że świat powinien być oparty na sprawiedliwości, no i pewnie słusznie, mamy rację. Ale obawiam się, że często, przynajmniej tak widzę u siebie, że to odwoływanie się do sprawiedliwości polega na tym, że ma być sprawiedliwie, czyli tak jak ja chcę, czyli tak, żeby dobrze było mi, żeby oparta ta sprawiedliwość była na moim myśleniu, na moim dobru, czy nawet na moich przyjemnościach. Poczekam, aż samochód przyjdzie. Zatem, czy to jest faktycznie taka sprawiedliwość, która ma obowiązywać wszystkich nas, skoro podstawą jej mam być ja sam, skoro podstawą jej mają być moje oczekiwania, moje pragnienia, moje wymagania? Co wtedy z innymi? Otóż pożyczony płaszcz, pożyczona forsa, tak jak dzisiaj w pierwszym czytaniu, to rzeczy zupełnie sprawiedliwe, czyli funkcjonujące według sprawiedliwości, bo jeśli ktoś pożycza ode mnie pieniądze, no to oczekuje, że mi je odda. I to nawet być może z jakimś procentem. Jest to sprawiedliwe, jest to zrozumiałe. Kiedy ktoś czegoś ode mnie w jakiś sposób oczekuje, ja mu to dam i później człowiek ten nie ma jak mi oddać, no to coś tam może dać mi w zastaw. Niech to będzie na przykład płaszcz. I jest to sprawiedliwe. Tylko że taka sprawiedliwość w żaden sposób tego człowieka nie ogrzeje, kiedy będzie marzł w zimną noc. Zatem sprawiedliwość bez miłości może być bardzo okrutna, może być bardzo zimna, może prowadzić do podziałów, do smutku, a nawet może w jakiś sposób zniszczyć człowieka. Dlatego właśnie w Ewangelii dzisiaj Pan Jezus przypomina, że podstawą jest miłość, że sprawiedliwość ma opierać się nie na tym, co ja uznam za dobre dla siebie, za wygodne, za przyjemne, ale ma to wszystko się opierać na miłości Pana Boga, a z niej wypływa miłość do człowieka. No i co z tym moim nosem? Otóż bardzo często w moim życiu posługuję się nim jako miejscem do wyznaczenia centrum świata właściwie. Czyli mówiąc krótko, czubek mojego nosa jest dla mnie najważniejszy i widzę tylko ten czubek swojego nosa, czyli siebie samego. I Pan Bóg, żeby mnie ratować, ten nos musi, mówiąc tak trochę w przenośni oczywiście, ten nos złamać, żeby pokazać mi, że jest inna perspektywa, że ten mój nos nie jest tym, na czym świat się kończy, ale wokół mnie jest piękny świat, jest mnóstwo ludzi, którym trzeba pomóc, którym można pomóc, z którymi trzeba być. I pokazuje to dzisiaj też drugie czytanie, gdzie Tesaloniczanie nie widzą tylko czubka swojego nosa, ale perspektywą ich widzenia nie jest ten nos, tylko drugie przyjście Pana Jezusa. To na Niego oczekują. I niechaj to będzie też moja i Wasza perspektywa. Przyjście Pana Jezusa, a nie tylko nasze nieszczęsne nosy.